Dzień dobry, nazywam się Kamil Kur, witam Państwa w Dwaan Clinic. Jestem specjalistą chirurgii ogólnej i aktualnie specjalizuję się w urologii i chorobach układu moczowego. Zapraszam Państwa do naszego gabinetu, gdzie zajmujemy się chorobami prostaty, pęcherza nadreaktywnego i kamicy nerek i całego układu moczowego. Chciałbym dzisiaj Państwu bardziej dokładnie opowiedzieć o możliwościach, jakie dajemy w diagnostyce raka prostaty. Jest to problem kliniczny, problem, który dotyczy coraz większej ilości mężczyzn i zauważa się w ostatnich latach, że chorują coraz młodsi mężczyźni. I razem z postępem, czy razem z narastaniem zachorowalności na choroby, też poprawiają się nasze możliwości diagnostyki i wczesnego rozpoznawania choroby na takim etapie, gdzie leczenie dla pacjenta jest bardzo mało obciążające, jest bardzo mało pogarszające jego komfort życia. Najnowocześniejszą techniką, jaką w tej chwili istnieje, jest biopsja fuzyjna prostaty do weryfikacji pacjentów z podejrzeniem raka prostaty. W zaleceniach towarzystw urologicznych jest wykonywanie rezonansu prostaty, zwłaszcza kiedy pierwsza biopsja wyszła negatywnie. I ten rezonans prostaty otwiera nam drzwi do wykorzystania nowej technologii. Badanie jest bardzo podobne do klasycznej biopsji. Również polega na wykonaniu badania USG prostaty głowicą przezodbytniczą. Tak samo znieczulamy okolice prostaty, aby badanie było bezbolesne i komfortowe dla pacjenta. Natomiast magia technologii pojawia się wtedy, kiedy łączymy obraz rzeczywisty ultrasonografu z przygotowanym wcześniej badaniem rezonansu magnetycznego, na którym wcześniej radiolog opisuje obszary prostaty, najpewniej występują komórki nowotworowe. I dzięki temu, że jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym nałożyć dwa obrazy i precyzyjnie pobrać wycinki z miejsc najbardziej podejrzanych, potrafimy dać najbardziej rzetelną odpowiedź na to, czy u pacjenta, danego pacjenta występuje choroba nowotworowa i w jakim jest stopniu zaawansowania.